Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Do startu sezonu NBA musimy jeszcze trochę poczekać, ale to nie oznacza, że nie ma w koszykarskim świecie wielkich sportowych emocji. Już jutro zaczyna się Eurobasket, duże mistrzostwo, na których będą też reprezentanci Polski i o tym wszystkim sobie będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać, zapowiedzieć tą imprezę zarówno pod kątem naszych reprezentantów, jak i rywalizacji w grupie oraz największych gwiazd tego turnieju, no bo nie ma co ukrywać, naprawdę świetnie obsadzony jest ten Eurobasket, nawet indywidualnie, również pod kątem NBA. Jeżeli ktoś nasze programy do kosza chętnie oglądał, to wiele tych nazwisk, które tam omawialiśmy, pojawi się również w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj gościmy Mateusza Ligenzę, program pierwszy Polskiego Radia. Witam serdecznie. Cześć Mateusz, pierwszy raz u nas w programie, a na program do kosza po przerwie zapraszają Eryk Chmielewski. Cześć, witam. I Hubert Nowicki. Więc dzisiaj trochę inna tematyka, no ale czekamy chyba wszyscy na te mecze, no bo wiadomo, że mecze reprezentacji Polski to są jednak zawsze inne emocje, zwłaszcza na wielkiej imprezie, no i też trzeba wspomnieć, że przez pewien czas później tej imprezy dłużej może nie być dla polskich kibiców koszykówki, więc no, liczymy na to, że uda się jakiś fajny wynik osiągnąć. Wiadomo, nie jedziemy tam jako żaden faworyt, ani ktoś do walki o medale, ale jednak chcemy, żeby nas po prostu usatysfakcjonowali nasi koszykarze. Więc tak, myślę, że możemy zacząć od tego, żeby ten temat zacząć i automatycznie dosyć szybko skończyć, kogo w tej kadrze jednak nie ma. Bo nie ma trzech bardzo ważnych postaci. Dwóch ze względów takich, powiedzmy, pozasportowych, organizacyjnych. Jest to Adam Waczyński i Marcel Ponitka. No możemy Tomek sobie... Gigielo jeszcze, myślę, można tutaj dorzucić Tomka, prawda? Tak. Który był na ostatnich meczach tych kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata. Tak, no o tych wszystkich sprawach możemy sobie gdzieś poczytać. Obaj bracia Ponitka też swoje wywiady w mediach udzielili, ale myślę, że mają one na tyle mało wspólnego z koszykówką, że nie ma co raczej ich tutaj szerzej omawiać. No ale nie będzie też jeszcze jednej ważnej postaci. Mówicie tu koszulkę Mateusza. Jest, znaczy zapodział się w Warszawie. Akurat topem schowałem. O, teraz widać. Słuchajcie, jak był pierwszy Media Day, który zorganizowany został w Warszawie w trakcie tego pierwszego cyklu, czyli tych 10 treningów, no to właśnie przyszła koszulka, mówię, są dwie koszulki, które trzeba kupić w tym roku. Robert Lewandowski w Barcelonie, Jeremy Sochan San Antonio Spurs. No i wczoraj Łukasz Koszarek mówi, no wreszcie jest Sochan, prawda? Także tylko trochę jak, wiesz, jak Michael Jackson trochę, nie? Teraz. Mamy koszulkę Jeremiego dzięki tobie teraz w studiu, natomiast no nie będzie Jeremiego na tym Eurobaskecie w reprezentacji Polski. Będzie się przygotowywał San Antonio Spurs do swojego pierwszego sezonu w NBA. No i chyba musimy powiedzieć, że tutaj ze wszystkich stron, zarówno samego naszego reprezentanta, związku, jak i organizacji San Antonio, no chyba wszystko przebiegło tak dosyć spokojnie i prawidłowo. Raczej no nie ma co oczekiwać tutaj, że to jest czyjaś wina albo jakaś zła decyzja. Nie, no polski związek zrobił wszystko, co mógł, żeby przekonać San Antonio, jak i Jeremiego, żeby ten wystąpił na Eurobaskecie, ale też wiedzieli, jak do tego podejść, wiedzieli, że szanse na to są małe, no bo jest to pierwszy sezon w NBA i Jeremy nie jest jedynym zawodnikiem, którego klub NBA nie puścił przed swoim pierwszym sezonem. Wiemy, że już ci sophomores, ci drugoroczniacy, tak jak Franz Wagner chociażby, no, zostali puszczeni przez Orlando Magic, no ale chociażby Nikola Jović nie pojedzie na Eurobasket, bo Miami Heat mu zabroniło, więc tak, no, to jest normalne. Słuchajcie, ale też sytuacja moim zdaniem tak zwana win-win, bo z jednej strony zadbaliśmy o to, żeby Jeremy był w naszej kadrze, myślę, że na lata, bo tutaj jakby ten gest, że Łukasz Koszarek poleciał do Stanów Zjednoczonych, do Las Vegas, żeby porozmawiać ze sztabem szkoleniowym, z generalnym menadżerem, żeby namówić, ale wydaje mi się, że to bardziej było na zasadzie, Jeremy, jesteś dla nas bardzo ważny. Oni od samego początku mam wrażenie, że wiedzieli, że to jest, nie wiem, 1, 2, może 3% szans, jeszcze te problemy covidowe Jeremiego, ale sam pomysł tego, żeby w trakcie tego zgrupowania podczas Eurobasketu, żeby był jeden z asystentów San Antonio Spurs, był bardzo elegancki, tak. Bo to jakby dawało nadzieję, ale no nie ma co, szkoda, że to powiedziałeś na początku, a więc mianowicie, że to jest najważniejszy turniej trzylecia. Słuchajcie, no Mistrzostwa Świata nam przepadły, Igrzyska Olimpijskie, no sorry, no i Eurobasket w 2025 roku jeszcze walczymy w prekwalifikacjach. Zatem to chyba było bardziej pod kątem tego, żeby Jeremy był tą postacią właśnie na Eurobasket za 3 lata. I całe szczęście, że San Antonio, które chętnie puszcza przecież zawodników z NBA na Eurobaskety, bo to zazwyczaj 2-3 zawodników, jak tak sobie prześledzimy ostatnie lata, brało udział w Eurobaskecie, no to dobrze dla Jeremiego, że przetrenuje z zespołem, bo przecież od czasów Tima Duncana to najwyższy pik wybrany w drafcie. Tak.
Niestety nie będzie, tak jak mówimy, Jeremiego w naszej reprezentacji, ale teraz skupimy się na tych zawodnikach, którzy będą, a będzie między innymi Aaron Cel, który wraca do reprezentacji, bo trochę go nie było. Jeden z najbardziej doświadczony właściwie koszykarz w naszej kadrze. Niestety nie mógł się z nami połączyć na żywo, ale przygotowaliśmy z nim rozmowę bardzo świeżą, bo z wczoraj, więc tam również też usłyszymy, dlaczego właśnie na żywo Aaron nie może się z nami połączyć. No i z nim sobie porozmawialiśmy gdzieś o tych nomen omen celach reprezentacji Polski na ten Eurobasket, więc zapraszamy do wysłuchania właśnie tej rozmowy. Jesteśmy z Aaronem Celem. Witam cię, Aaron, przede wszystkim i przed widzami kanału sportowego i naszego programu. Witam wszystkich widzów kanału sportowego. Słuchaj, pierwsze pytanie, jak w ogóle przybywa wasze zgrupowanie, co w tym momencie robicie? No bo też wiem, że nie jesteś w stanie się z nami połączyć na żywo, ponieważ akurat będziecie podróżować do Pragi, więc jakbyś powiedział od tego meczu z Austrią do teraz, jakby, czyli do tego pierwszego meczu Eurobasketu, co się dzieje na zgrupowaniu, jak się przygotowujecie? Tak, więc zagraliśmy z Austrią w niedzielę. Po meczu wróciliśmy wszyscy do Polski. Mieliśmy poniedziałek wolny, żeby troszkę odpocząć od tych wszystkich emocji i podróży podczas ostatnich dni, tygodni. Wróciliśmy do Warszawy we wtorek, żeby trenować i poszlifować ostatnie ważne taktyczne rzeczy i lecimy do Pragi jutro. Okej, to powiedz, jak się odnajdujesz w tej młodszej reprezentacji? No bo wiem, że ona była odmłodzona, też wróciłeś po pewnym czasie nieobecności, no a wiemy, że kilku nazwisk, które wtedy w niej były, już w niej teraz nie ma. Czuję się dobrze. Na pewno mam trochę więcej lat niż drugi najstarszy, bo mam 35 lat, a chyba drugi najstarszy jest Zizio, który ma 30 lat, różnica jest spora, ale jakoś się odnajduje. Mam prawdopodobnie jakąś tam młodą duszę, ale atmosfera jest w tej drużynie fantastyczna. Chłopaki są bardzo skupieni nad tym celem. Dla większości z nich to będzie pierwszy Eurobasket, więc skupienie jest na najwyższym poziomie. Poza boiskiem też bardzo dobra, wszyscy dobrze się dogadujemy, więc uważam, że fajnie spędziliśmy ten miesiąc. Trenowaliśmy ciężko i bardzo zdrowe podejście chłopaków, więc fajnie. Właśnie, jakbyś mógł wskazać jakiś taki jeden aspekt, który twoim zdaniem najbardziej poprawiliście od pierwszego dnia zgrupowania tego przygotowującego do Eurobasketu do teraz. Wiemy, że było kilka meczów sparingowych, potem były te preeliminacje. Nad czym najbardziej pracowaliście i co już twoim zdaniem widać, jeżeli chodzi o poprawę? No wiadomo, że pracowaliśmy nad wszystkim po trochu, ponieważ w poprzednich meczach, w poprzednich okienkach drużyna nie miała za wiele czasu do treningu, bo te okienka są dosyć krótkie i się gra dwa razy, więc nie ma za dużo czasu na treningi, a w tym przypadku mieliśmy cały miesiąc, żeby się przygotować na ten Eurobasket, więc wiadomo, szlifowaliśmy różne zagrywki w ataku, też obronę. Wydaje mi się też, że te mecze towarzyskie nam pozwoliły nabrać jakiejś większej pewności siebie i sobie jakby też mieć tą świadomość, że jesteśmy w stanie wygrać z dobrymi drużynami, bo wygraliśmy na przykład z Turcją albo z Gruzją, które mają bardzo dobre składy i graliśmy bardzo dobrze z Chorwacją. Niestety nie wygraliśmy, ale uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w stanie troszkę namieszać są tym Eurobaskety nawet z najlepszymi drużynami. Więc ja podkreślę właśnie ten aspekt bardziej mentalny niż taktyczny, że właśnie te wszystkie mecze towarzyskie nam pozwoliły uświadomić sobie, że jesteśmy w stanie polecieć na ten Eurobasket i nie tyle zaskoczyć, ale grać normalnie z tymi lepszymi drużynami, powiedzmy, na papierze. Mhm. A powiedz, jak kibice będą obserwować też mecze, na co się mogą nastawić, jaki jest największy atut tej reprezentacji? Bo wspomniałeś w jednym z wywiadów, że to jest całość jako zespół, że reprezentacja Polski nie ma jednego lidera, więc musi iść razem. I czy to jest właśnie twoim zdaniem największy atut, czy jeszcze coś innego byś wskazał? Tak, to jest od lat jakby marka naszej reprezentacji. Nie sumiemy z tego, że mamy zawodników NBA, więc musimy grać wszyscy razem. Mamy lidera oczywiście w postaci Mateusza Ponitki, który już w okienku czerwcowym pokazał, że jego obecność dużo, dużo zmienia. I teraz też podczas tych przygotowań i w sumie z Chorwacją, w meczu z Chorwacją też pokazał, że jest tutaj, żeby ciągnąć tą drużynę, czy to w kwestii energii, czy to w kwestii
doświadczenia i tak dalej, więc mamy na pewno lidera, ale jeśli chodzi o drużynę, to musimy się zjednoczyć, musimy wszyscy iść razem do przodu, wszyscy iść razem w lewo, w prawo i to jest nasza największa siła, bo wiemy, że w tych drużynach, gdzie troszkę więcej talentu jest, no to często też to ego jest gdzieś tam jakimś problemem, bo jeden zawodnik rzuci 20 punktów i ten drugi może troszkę zazdrościć, że on nie rzucił te 20 punktów i w następnym meczu on będzie właśnie więcej rzucał. My tak nie mamy, my jesteśmy wszyscy gotowi, żeby oddać każde rzuty, które trzeba i te najważniejsze też i wierzę, że podczas tego Euro będą jakieś tam ciche bohatery w naszej drużynie. Mhm. Co jesteś w stanie powiedzieć o naszej grupie i o naszych grupowych rywalach? Czy się przygotowujecie pod konkretnych rywali? No bo wiemy, że zaczynamy od reprezentacji Czech, potem reprezentacja Finlandii. To będą ważne mecze, jeśli na otwarcie tego Eurobasketu skupiacie się na rywalach, czy jednak przede wszystkim na swojej grze, że to wy chcecie jednak dyktować i przygotowywać się do tych swoich taktycznych aspektów? Nie, no skupimy się na rywalach, skupimy się teraz przede wszystkim na Czechach, bo to będzie, uważam, już kluczowy mecz. Czechy są w naszym zasięgu, to jest wiadomo bardzo dobra drużyna, też stworzona różnymi utalentowanymi zawodnikami, ale wiemy, że jesteśmy w stanie ich pokonać, więc skupimy się mocno nad tym meczem. Finlandia i Izrael też są podobnymi drużynami, czyli na papierze troszkę lepsi niż my, ale wierzymy, że jesteśmy w stanie im dokuczyć i może wygrać coś z nimi. No później mamy Serbię, która jeszcze Holandia jest chyba, jest poza zasięgiem. Jeszcze Holandia chyba jest jako czwarta. W kolejności chcesz powiedzieć, tak, będzie Holandia. No to Holandia, nieskromnie powiem, że no z Holandią trzeba wygrać po prostu. To na pewno nie będzie łatwo, bo mają też sporo zawodników na dobrym poziomie europejskim, ale jeżeli chcemy mieć ambicje wyjść z grupy, no to z Holandią trzeba wygrać. No i kończymy Serbią. Tutaj wydaje mi się, że Serbia jest poza naszym zasięgiem, aczkolwiek w jednym meczu wszystko jest możliwe. To powiedziałeś o tym, że Serbia będzie jednym z najgroźniejszych rywali. Na początku Eurobasketu wiadomo, te mecze będą bardziej dla Polski, tak jak też powiedziałeś, wyrównane. Potem Holandia i Serbia, więc ten terminarz też gdzieś się chyba przyjaźnie ułożył. Ale skoro powiedziałeś, że skupiacie się na grupowych rywalach, no to w jaki sposób zatrzymać Nikolę Jokicia? Tak, podoba mi się, jak powiedziałeś, skupiamy akurat, bo też wliczyłeś w to i to jest dla nas też ważne, żeby wszyscy Polacy nas wspierali, bo będziemy tego potrzebować, a jeśli chodzi już o Nikola Jokicza, to na pewno będzie ciężko go powstrzymać z takimi zawodnikami. Najważniejsze będzie ich ograniczyć. W tym przypadku się mówi ograniczyć, bo raczej zatrzymać się nie da, ale na szczęście ten mecz z Serbią, nie mówię, że będzie o nic, ale jeśli chodzi o kwalifikacje, to już będzie ten ostatni mecz, więc mam nadzieję, że się zakwalifikujemy przed tym meczem z Serbią, nie będziemy z Serbią grać w kwalifikacji, bo wtedy może być ciężko. No i już tam na temat Serbii dużo bym miał do powiedzenia, ale no na pewno drużyna fantastyczna i mój, można powiedzieć, faworyt na ten Eurobasket. Mecz o wszystko z Serbią to na pewno nie byłoby coś, czego byśmy tutaj jako kibice też reprezentacji Polski chcieli. Kończąc już, Aaron, miałeś swój setny mecz reprezentacji przeciwko reprezentacji Austrii, więc też chciałbym ci i pewnie wielu widzów kanału sportowego pogratulować osiągnięcia tego wyniku. I teraz takie podchwytliwe pytanie, bo wiemy, że też po Eurobaskecie zamierzasz zakończyć karierę reprezentacyjną, więc otwierasz tą drugą setkę występów. Na ilu występach chciałbyś, żeby ten licznik się zatrzymał w reprezentacji Polski? Oj. Musisz sobie obliczyć, ile tam do finału. Muszę dobrze podliczyć. Nie byłem za dobry z matematyki, ale wydaje mi się, że w grupie 5 meczów to zagramy. Ósme finały, ćwierć finały, półfinały i finały. No to 109. Czyli na 109. Tak jest. Na 109 i jeszcze oby złotym medalem. I jeszcze oby ostatni był wygrany. Tak, oczywiście. To słuchaj, tego jak wolałbym skończyć to i zakończyć ten wywiad inaczej, więc dla nas najważniejsze będzie wyjść z grupy i potem zobaczymy, co się uda potem zrobić, ale wierzymy, że jesteśmy w stanie tak skończyć. Tak, też chciałem właśnie zaznaczyć, że oczywiście tego ci życzę, tego, żeby było 109 meczów i ostatni wygrany, ale też przede wszystkim chciałbym, żebyście dali właśnie i sobie, i kibicom dużo radości, żeby dać w każdym meczu z siebie jak najwięcej, aby jak po prostu i dalej zajść i się tym bawić, i tego też tobie życzę, żebyś też oprócz osiągania dobrych wyników też się bawił tym Eurobasketem i oczywiście powodzenia dla całej reprezentacji i dzięki za poświęcony czas. Nie ma problemu, dziękuję ci bardzo za miłe słowa i do zobaczenia. Dzięki.
Wracamy już do studia. Mieliśmy rozmowę z Aaronem Celem, za chwilę się do niej odniesiemy. Porozmawiamy sobie również też o właśnie składzie reprezentacji Polski, przypominając jeszcze Jeremiego Sochana, którego akurat w tym składzie nie będzie. Przypominamy o tym, że już niedługo wychodzi druga część kwartalnika sportowego, kanału sportowego, gdzie również będzie tekst właśnie o NBA, konkretnie o Jeremim Sochanie, autorstwa Sebastiana Parfianowicza. Więc przedsprzedaż do 9 września na stronie, do której link możecie znaleźć w opisie tego filmu. Teraz również widzicie tutaj taką belkę z tym, więc oczywiście zachęcamy też jako kibice NBA. A teraz możemy już przejść do stricte reprezentacji Polski. Grafikę z naszym składem też możemy sobie od razu zobaczyć. No i panowie, co w tym składzie widzimy? Gdzie mamy nasze najsilniejsze strony? Które pozycje są najlepiej obsadzone? Kogo też widzicie w roli zawodników tej pierwszej piątki, którą będziemy oglądać na parkietach w Pradze? Bo przypomnijmy, że nasza grupa gra właśnie w stolicy Czech. No, wydaje mi się, że taką pierwszą postacią, którą też widzimy na ekranie, jest Mateusz Ponitka. No i to jest lider naszej reprezentacji, co też pokazał chociażby w meczu, co pokazuje zawsze, co pokazywał na Mistrzostwach Świata, co pokazał ostatnio w meczu z Chorwacją. Więc to jest taki główny lider. Dobrze, że wrócił AJ Slaughter na tą końcówkę przygotowań. No i to zawsze jest jakaś moc, bo pamiętam chociażby mecz z Niemcami, gdzie 30 punktów rzucił Slaughter i walczył jak równy z równym z zawodnikiem NBA, z Schroederem. Chociaż Schroeder tam rzucił 38. Ale mimo wszystko, no AJ zawsze, odkąd wszedł do tej kadry, był tym takim drugim liderem, można powiedzieć, i nim będzie. No i myślę, że Aaron też można nazwać go liderem, takim w szatni na pewno, i tak jak powiedziałeś, najbardziej doświadczonym zawodnikiem, który jest takim klejem i spoiwem tej drużyny, więc ja bym wyróżnił tych trzech zawodników. Słuchajcie, jeśli chodzi o pierwszą piątkę, mam wrażenie, że ona mniej więcej jest już wykrystalizowana. Ja mam wątpliwości, jeśli chodzi o pozycję numer 4 właśnie. Mhm. Czy Aaron rozpocznie w pierwszej piątce, czy jednak Aleksander Dziewa, no bo wiemy, że na rozegraniu AJ z Mateuszem Ponitką, Michał Sokołowski, a pod koszem Olek Balcerowski, mhm. Chociaż też można byłoby się zastanowić, czy nie Dominik Olejniczak, no natomiast raczej tym starterem będzie Olek. Aaron, który miał wrócić po to, żeby, nawet śmiał się w którymś z wywiadów, że dobrze mieć dziadzia, takiego starszego dziadzia w szatni, żeby porozmawiać z tymi młodszymi zawodnikami, i dostawał na początku kilka minut, prawda? Te minuty były coraz większe i udowadniał swoją wartość na parkiecie, chociaż ten dobry mecz Olka Dziewy z Austrią, chociaż jak sobie tak porównamy to na przykład do takiej reprezentacji piłkarskiej, to dobrze się złożyło, że mieliśmy Austrię jako ostatni sprawdzian. Słuchajcie, to tak jakby Polacy zagrali z Litwą przed Mistrzostwami Europy, no prawda? Żeby się nastrzelać, porzucać do kosza, i super, że takim rozmiarem, no i dzięki temu też chociażby te minuty Mateusza Ponitki zostały ograniczone do minimum, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że Mateusz nie grał od lutego właściwie wszystkie mecze w reprezentacji, zatem też trzeba potem wziąć pod uwagę to, że w 7 dni 5 meczów, i ja zakładam, że Mateusz będzie 30-33 minuty w każdym spotkaniu spędzał na parkiecie. Super, że AJ dołączył i że z tą kostką wszystko w porządku. A właśnie, co do tylu właśnie minut Mateusza i tej jego bardzo dużej roli w reprezentacji Polski jako kapitana, też jako lidera, czy nie jest to jednak zbyt duże pokładanie nadziei w Mateuszu Ponitce? Nie chodzi mi o jego indywidualne występy, tylko bardziej o to, jaka jest różnica gdzieś między tym jego wkładem w mecz, a całą resztą reprezentacji i też zawodnikami na innych pozycjach. Czy nie uważacie, że oglądając te mecze jednak za często ufamy po prostu, że Mateusz Ponitka weźmie piłkę i po prostu zdobędzie punkty dla naszej reprezentacji? Ale i tak w tych najważniejszych meczach, minutach piłka będzie trafiała do Mateusza. Tylko też dobrze, że Mateusz został przesunięty na pozycję numer 2 i nie za każdym razem jest tą jedynką, bo wiemy, że tak grał pod koniec w Zenicie, ale też nie może bronić najważniejszych graczy, nie może być cały czas na koźle, i ta też piłka musi krążyć między nimi i AJ-em. Wydaje mi się, że też musi być jakieś porozumienie między nimi, tak? Żeby nie było, że ja chcę zostać bohaterem. No pewnie. I to też trzeba dobrze rozdzielić. Natomiast mecz z Chorwacją, tak? Przykład tego, że naprawdę można oczywiście narzekać na konflikt braci Ponitków, chociaż całe szczęście, słuchajcie, że to się zdarzyło przed Eurobasketem, no i to na tyle dni, bo można powiedzieć, że zawsze na jakichś turniejach są jakieś aferki, prawda? I to w każdych reprezentacjach. Chorwacja o tym coś wie, no. A tutaj reprezentacja Polski ma przynajmniej już swoją aferę. Pewnie temat zamknięty, ale 26 punktów, 6 zbiórek i chyba 6 asyst, tak, mówię, tak, z pamięci. No to naprawdę rewelacyjny wynik, jeśli chodzi o niego. Ale też pytanie, jaką kadrą, jakim potencjałem dysponuje ta reprezentacja? To jest 6-7 ogniw? Słuchajcie, mam wrażenie, że większość z tych zawodników rezerwowych, to jeżeli nie będzie wynik rozstrzygnięty, oby
któryś, a najlepiej 2-3 mecze były rozstrzygnięte na naszą korzyść, bo to nam zagwarantuje miejsce w 1/8, no to mam wrażenie, że kilku zawodników może nie powąchać parkietu i to jest też jakby ryzyko tego, na ile trener Milicic w tym pierwszym mikrocyklu, kiedy było 10 treningów, przygotował, że oni rzeczywiście będą bronić, tak jak to u trenera Igora Milicica często jest, na całej długości, szerokości parkietu. Też ta zona, pytanie, czy to będzie podstawowa defensywa, ale tutaj lider jest jeden i też tak nawet jak porozmawia się, nadstawi ucho wewnątrz szatki, no to spokojnie i tak od niego będzie wszystko zależało. No tak, tak. Pyta na czacie Let's Play, czy będzie coś o NBA. O stricte NBA nie będzie, ale będzie o zawodnikach NBA w dalszej części programu. Na razie jednak mamy połączenie z trenerem Mirosławem Noculakiem. Trenerze, czy się słyszymy? Nie wiem, czy się widzimy, ale chyba powinniśmy się słyszeć. Słyszymy się, ale chyba się nie widzimy. Tak jest. Ale istotne, słyszymy się. Tak, słyszymy się. Witam. Dzień dobry. To jest najważniejsze. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, dzień dobry, panie trenerze. Rozmawiamy sobie od jakiegoś czasu tutaj o reprezentacji Polski. No i pierwsze pytanie do trenera, bo chcielibyśmy też takim okiem analitycznym, gdzieś taktycznym, żeby trener na to spojrzał. Możemy sobie rzucić okiem też na sparingi, na listę sparingów reprezentacji Polski oraz meczów po prostu podczas tego zgrupowania poprzedzających ten Eurobasket w wykonaniu naszej reprezentacji. Co trener w tych meczach zobaczył? Bo o to też pytałem właśnie Arona Cela. Jaka jest największa różnica od początku tego zgrupowania do jego ostatniego meczu z Austrią? Pierwsze te mecze towarzyskie, szczególnie z Ukrainą, nie wyglądały dobrze, natomiast już te dwa ostatnie z Turcją i z Gruzją całkiem nieźle. Najważniejsze, co dało się zauważyć w tych właśnie meczach kontrolnych, to to, że jednak ten okres przygotowań dał określone efekty. Przede wszystkim widoczne to było w ataku, ponieważ obrona, zawsze będę tak uważał, że jest mniej czasu potrzeba na zrobienie obrony, gdyż najważniejszy jest tutaj no, chęć bronienia, zapał, czy jak to nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o atak, to w ciągu 2-3 treningów nie uda się zrobić, wypracować dobrych form współpracy dwójkowej czy trójkowej. I te właśnie w ataku, te akcje dwójkowe i trójkowe, całkiem sprawnie można było zaobserwować w meczach z Turcją i z Gruzją. Minusem tego okresu przygotowawczego było to, że jednak nie mógł brać w nim udziału AJ Slaughter, który z powodu kontuzji był z tego wykluczony. I to już potem było też widoczne w grze z Chorwacją, że ta płynność w ataku trochę była już, no, nie była tak widoczna. No, ale to jest zrozumiałe, ponieważ on nie trenował z drużyną, więc to jest zrozumiałe. Zatem przede wszystkim lepsze zgranie w zespole i poza tym ten element, o którym wspominał Aaron Cel, czyli ta mentalna wartość tych sparingów, tych meczów kontrolnych. Te ostatnie dwa wygrane jednak sądzę, że mocno wzmocniły stronę mentalną naszych graczy. To było widoczne już w meczu z Chorwacją. Nie wspomnę o meczu z Austrią, bo to jest zupełnie inna historia. No ale czegoś tam nam jeszcze zabrakło. Mhm. Możemy sobie zobaczyć, myślę, że mamy taką grafikę właśnie jeszcze raz z tymi sparingami, bo chciałbym też spytać o tą gdzieś taktykę, może tak nazwać, taktykę doboru tych reprezentacji, z którymi reprezentacja Polski grała, no bo trener Igor Milicic też mówił, że on woli się mierzyć z rywalami po prostu z wysokiej półki, bo tylko przeciwko takim jesteśmy w stanie nad czymś popracować. No i faktycznie ci rywale byli mocni, dwa razy graliśmy z Turcją, która też ma swoich zawodników NBA, graliśmy z Grecją, to oczywiście Giannis Antetokounmpo, no potem już nie wybieraliśmy sobie rywala w postaci Chorwacji, ale też to był sprawdzian na naprawdę ciężkim przeciwniku. Czy to oznacza, że gdzieś potem na Eurobaskecie, być może jak się spotkamy z nieco słabszymi rywalami, nawet od tych, z którymi graliśmy, to może się okazać, że my faktycznie jednak gramy dużo lepiej, no bo ten rywal będzie gdzieś o półkę niższy. Czy ten dobór sparring partnerów był pana zdaniem odpowiedni? No, granie z silnymi rywalami zawsze jest korzystne. Zatem ten dobór był dobry i właściwy. Przeciwwagą do tego, o czym mówiłeś, jest mecz z Austrią. Kompletnie stracony czas dla mnie, ale trzeba było ten mecz rozegrać. Wygrywanie różnicą powyżej 20-30 punktów niewiele wnosi do
do rozwoju zespołu. Zatem te mecze były dobrze dobrane, przeciwnicy mam na myśli, przeciwnicy byli dobrze dobrani i tak jak powiedziałem wcześniej, to jednak te ostatnie mecze z Turcją i z Gruzją mogły wpłynąć, a także w jakimś stopniu, choć mecz z Chorwacją, choć pozostawił na pewno niedosyt w sercach i umysłach naszych graczy, z Chorwacją spowodował, że my jedziemy na te mistrzostwa, mam wrażenie, nie najgorzej przygotowani. Panie trenerze, mam jedno pytanie dotyczące tej naszej gry w ataku, bo tam jest za dużo takiej wolnej amerykanki, dużo gry jeden na jednego, kiedy nasi środkowi stawiają zasłony, to czasami można powiedzieć, nawet nieco przeszkadzają, tak mówiąc uszczypliwie, ale bardziej chodzi mi o to, czy nie obawia się pan jednak, że w naszym ataku, w tym konstruowaniu akcji ofensywnych, piłka będzie cały czas w rękach albo AJ-a, albo Mateusza Ponitki? No, tak jak powiedziałem, to, że nie było Slotera w okresie przygotowawczym, tym głównym, spowodowało przynajmniej w meczu z Chorwacją trochę mniej płynną grę w ataku. Natomiast ja nie dostrzegłem tam niczego takiego, o czym pan mówi, że wysocy przeszkadzali. Wręcz przeciwnie, w tych sparingach bardzo dobrze wypadli wszyscy trzej. Można powiedzieć, że tak wydaje, z mojej oceny najlepiej wypadł Dominik Olejniczak i Oleg Barcelowski. Trochę jeszcze nie odzyskał dyspozycji z finałów Mistrzostw Polski Dziewa, ale myślę, że już w mistrzostwach może być pod tym względem lepiej. Zatem te dwójkowe i trójkowe akcje z udziałem trzech, czterech czy pięciu zawodników były niezłe. Zatem teraz jest pytanie, czy ta równowaga gry z piłką i bez, bo to jest szalenie ważne we współczesnej koszykówce, będzie zachowana. Im więcej jest gry piłką, im więcej jest gry, mówiąc bardzo kolokwialnie, zawodnikami, czyli ruchem zawodników, tym ten atak jest trudniejszy dla obrony i może nam przynieść korzyści. Mhm. Może w takim razie pytanie o największe atuty pana zdaniem. Rywale nasi grupowi, którzy się przygotowują do tych meczów, na co najbardziej powinni zwrócić uwagę? Jeżeli sobie tak spojrzymy na reprezentację Polski, to co jest naszą największą siłą i nadzieją na to, że z tej grupy wyjdziemy? No bo tematu tego też jeszcze nie poruszaliśmy, że to wcale nie jest takie pewne. No, żeby na tym Eurobaskecie wyjść z grupy, no to te dwa mecze na minimum będzie trzeba wygrać. Więc tu nie odkryję tutaj Ameryki, bo i poprzednicy i Aaron i panowie mówili w studiu, że głównym naszym liderem naszej drużyny jest Mateusz Ponitka i on się już w tej roli usankcjonował, można powiedzieć, przez te mecze ostatnie. Więc tutaj na niego będzie szczególnie zwrócona uwaga przeciwników. Dlatego wspomnę taki mecz z Gruzją sparingowy, którym w dzień wcześniej świetnie grał Ponitka z Balcerowskim, tak zwane pick and roll na 90 stopnia, czyli na wprost kosza. Zresztą to po tej akcji podanie Ponitki do Balcerowskiego dało zwycięstwo naszej drużynie z Turcją. I to już zauważyli Gruzini i w meczu z Gruzją właśnie uniemożliwiali tę grę przez specyficzną obronę, uniemożliwiali tę grę pick and rolli. Bo Mateusz Ponitka jako jedyny z Polaków moim zdaniem gra bardzo dobrze pick and rolla, rozwiązuje akcje pick and rollowe, jeżeli chodzi o korzystanie z zasłony wysokiego gracza. Więc to jest największy nasz atut Mateusz Ponitka. Ale jeżeli nie będzie miał odpowiedniego wsparcia ze strony AJ'a Slotera i Michała Sokołowskiego, bo to jest trójka liderów, więc ta trójka powinna dawać zespołowi najwięcej, ale bez udziału pozostałych graczy, więc proporcjonalnie wysokich zawodników, Balcerowskiego, Olejniczaka, Dziewy, a także obwodowych, jeżeli się odnajdzie Michalak z dobrym rzutem, jeżeli odnajdzie się Garbacz z dobrym rzutem z dystansu, jeżeli to, co wnosił w sparingach i w meczu z Chorwacją, wniesie Jarosław Zyskowski, to można liczyć, że zespół będzie groźny dla każdego z przeciwników, może z wyjątkiem Serbii. Bo wcale nie uważam, że stoimy na straconej pozycji w meczach z tymi czterema drużynami poza Serbią. Tutaj, jak to Aaron Cel słusznie zauważył, na papierze to może wygląda, że oni są od nas lepsi, ale jeżeli my
skorzystamy i zapamiętamy to, jak rozwiązywaliśmy w meczach towarzyskich, szczególnie tych dwóch, do których ciągle nawiązuję, z Turcją i Gruzją, jak jednak udało nam się wygrać końcówki w tych meczach, to wtedy może być bardzo ciekawa sytuacja i ja tutaj bym nie skazywał reprezentacji Polski na taką banicję z tych mistrzostw zbyt wczesną, a nawet bym liczył na to, że może zajmą wyższe miejsce niż czwarte, może trzecie, może drugie, bo tam z drugiej strony, jeżeli zajmiemy czwarte miejsce, prawdopodobnie wpadniemy na Grecję i to będzie trudny przeciwnik dla nas. Tak, no to będzie zdecydowanie wiadomo. Wiemy, kto gra w Grecji, no i też ten sparing z Grecją przed tym Eurobasketem mieliśmy. Kończył trener wypowiedź w taki sposób bardzo pozytywny, że faktycznie możemy coś na tym Eurobaskecie ugrać. No to żeby jednak trochę wyrównać gdzieś te rachunki, to zapytam, co jest w takim razie najbardziej pana zdaniem do poprawy? Jaka jest największa słabość reprezentacji polskiej? No najsłabszą formacją jest pozycja rozgrywających, niewątpliwie, bo Slotel jest takim rozgrywającym, takim typowym kombo, czyli strzelcem i rozgrywającym, ale jego zmiennicy i Schenk, i Kolenda nie grają niestety na poziomie europejskim jeszcze. Więc to jest najsłabsza formacja w naszej drużynie, bo tak jak powiedziałem, zauważalny jest postęp graczy podkoszowych w stosunku do kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zawodnicy typu właśnie obwodowi Garbacz i Michalak, jeżeli właśnie znajdą taką dyspozycję rzutową, na jaką ich stać, to będą bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych liderów, o których mówiłem. Zatem najsłabszą formacją jest rozegranie, ale myślę, że tutaj z drugiej strony siłą tej ekipy jest to, że oni mają, myślę, że mają świadomość, że muszą tutaj te braki w stosunku do innych zespołów nadrobić bardzo zespołową i bardzo dobrą grą, jeżeli chodzi o waleczność, o charakter, o walkę. Już wiemy, przynajmniej teraz po pana komentarzu, czego się po tej reprezentacji Polski spodziewać. Będziemy te mecze oglądać. Wiemy, że trener też na pewno będzie je oglądał. Zresztą nie tylko reprezentacji Polski, ale jak trenera znam, to również wszystkich innych grup, te najważniejsze. Dziękujemy trenerze za opinię, za to, że znalazł trener czas, żeby się połączyć i nam tutaj te wydarzenia skomentować. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękujemy, pozdrawiamy. Panowie, w takim razie jeszcze może kontynuując te wątki, o których też trener mówił, mieszane uczucia do pozycji właśnie podkoszowych, do pozycji centra w reprezentacji Polski. Z różnym efektem grał Oleg Balcerowski w tych meczach przedsezonowych i trochę się obawiam, że brakuje tam jednak odpowiedniej fizyczności. O ile mamy fizyczność na skrzydłach bardzo mocno, no bo gdzieś na tym też się opieramy w obronie, no bo trener Igor Milicic też bardzo dużą wagę do tego przykłada, no to jednak chociażby to spotkanie z Chorwacją pokazało, że no Iwica Zubac jak się rozpędzi, to sobie robi co chce tak naprawdę tam 19 punktów w polu 3 sekund. A wiemy, że te reprezentacje europejskie, może akurat nie w naszej grupie, to jest może też jakiś akurat plus, ale generalnie no zwykle tych na pozycji podkoszowych są bardzo mocni. No wystarczy... Turcja ma Şengün'a, jest Papayanis w Grecji, który też po kontuzji wraca, co prawda, ale myślę, że też będzie grał sporo. Tak, a chociażby właśnie jak wyjdziemy z tego czwartego miejsca, padając na Grecję, no to już będzie problem, ale tam jest jeszcze Janis, jest kolejny Antetokounmpo Kostas, no i Tanazis i Sluka. Dobra, wymieniać można tak, cały skład. Tak, byśmy akurat, tak ale... do końca programu, tak, ale słuchajcie, tak. Przede wszystkim nie zbierają nasi środkowi, bo kiedy sobie spojrzymy na mecze Olka Balcerowskiego, najwięcej zbiórek to jest 6, prawda? No. To jest niepokojące. A co do Zubaca, ja pamiętam taki obrazek, tego na pewno nie było w kamerach, ale po którymś z tych atomowych jego wsadów autentycznie zegar 24 sekund prawie się łamał. Mm-hmm. I jak była krótka przerwa, tam przyszli panowie, musieli to naprawić, bo po tych wsadach, no to autentycznie kosz by nie wytrzymał. Brakuje mi u Olka właśnie tej takiej chęci, takiej ciągoty na ten kosz, żeby on kończył z góry. Ja wiem, że on świetnie wygląda, jest atletyczny, trochę nawet się śmieją, że może zostać dietetykiem, bo bardzo zmienił dietę w ostatnim czasie. No tak, on schudł 10 kilo. Tak. Wiecie, jest bardzo umieśniony, jest chudziutki. Dla
dlatego też pewnie gdzieś widzieliście na Twitterze nawet ta propozycja, żebym może pomyślał nad jakimiś indywidualnymi treningami, chociażby z Marcinem Gortatem. To była super opcja, że Marcin wyraził chęć i nie ma się o co obrażać, bo to jest, wiecie, no każdy korzysta w lidze NBA na indywidualnych treningach. Przecież Olajuwon to ćwiczył z wszystkimi, prawda? Od Gortata po Bryanta, po LeBrona Jamesa i można wymieniać i brakuje mi u niego masy. Jakby miał więcej masy, może nie byłby tak zwinny, tak Olek szybki. Był zawsze takim typowym centrum, takim mięsem pod kosz. Wydaje mi się, że nie. No nie, ale to on ma rzucać za trzy. Słuchajcie, ma rzucać za trzy, skoro mamy strzelców. Fajnie, no tak, że czasami uderzy problem. Na wprost kosza, przymierzy i coś wpadnie. Ja wiem, że tak grają nowocześni centrzy, no ale jak wymieniasz, my mamy z kim się tam przepychać pod koszem. I wydaje mi się, że nawet tak groźniejszy i też w obrazku jest Domingo Olejniczek. Że mam wrażenie, że może trochę więcej respektu, widząc go przynajmniej, tak. Może jakby wzbudzać, ale do rozgrywających jeszcze chciałem powiedzieć, bo cały czas powtarzamy Łukasz Kolenda. On miał momenty, w których się naprawdę dobrze prezentował, ale z drugiej strony, słuchajcie, ile Olek Balcerowski od Mistrzostw Świata dostał szans w reprezentacji? Ile minut? I tak nie mieliśmy okazji zbudować Łukasza Kolendę, bo skoro mówimy o tym, że to jest wielki talent, dajmy mu te minuty. Dajmy przede wszystkim w tych meczach sparingowych trochę więcej, żeby nabrał pewności siebie. Taki był plan i zamysł przynajmniej w tym meczu z Austrią. Pierwsza połowa, myślę, że u niego do zapomnienia, ale potem dał 5 asyst, zagrał parę fajnych piłek i też kiedy Kubaszenk wchodzi, jest więcej tej gry zespołowej, tego dzielenia się piłką, mimo że oczywiście no nie możemy ich porównywać do Mateusza i do AJ-a, ale też na przykład często Igor Milicic powtarzał, że więcej oczekuje od Łukasza Kolendy. Więcej od niego oczekuje. No to po meczu z Gruzją pierwszy raz go pochwalił i to było pozytywne. A jeszcze o Aronie Celu chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo przed meczem z Chorwacją, kiedy rozmawialiśmy właśnie, że 99. mecz wówczas, a potem setny z Austrią, to go pytam o te szanse na Mistrzostwa Europy i widać, że zmienił zdanie, bo mówi, nie jesteśmy drużyną na medal, nie jesteśmy drużyną, która będzie bić się o wyjście z grupy. Zatem widzę, że atmosferka sprzyja. Tak, właśnie. Połączymy się niedługo z Karolem Śliwą, z którym porozmawiamy sobie o rywalach reprezentacji Polski w grupie. Natomiast tutaj was jeszcze chciałbym zapytać właśnie o taki realny scenariusz. No bo słyszymy, że trener Noculak mówi, że być może nawet są w stanie powalczyć, powiedzmy, o to trzecie, może nawet drugie miejsce. Z drugiej strony pewnie znajdą się głosy osób, które powiedzą, że no nie jesteśmy faworytem tak naprawdę w żadnym spotkaniu poza tym z Holandią i być może nawet z tej grupy nie wyjdziemy. Więc... Nie no, z Holandią. Holandia nie wygrała meczu, słuchajcie, od półtora roku. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że nawet jeżeli z Holandią wygramy, to i tak byśmy, jeżeli też tak, tak, potrzebujemy wygramy. Minimum jeszcze drugiego zwycięstwa. Tak, więc teraz pytanie o realny właśnie scenariusz, jak wy to widzicie, gdzie tą Polskę byście w naszej grupie umiejscowili? Czwarte lub trzecie miejsce, tak obstawiam. Wydaje mi się, że jest cień szansy, że pokonamy Czechów nawet w pierwszym meczu. No jestem trochę optymistą urodzonym, ale wiemy, że kontuzja ma Tomasz Satoroński i nie wiadomo jak. Ukrywają, no, to słuchajcie. Ukrywają i wydaje mi się, że może być tak, że na ten pierwszy mecz Satoroński nie będzie jeszcze gotowy, że on wejdzie, nie wiem, po trzech meczach w grupie dopiero zacznie grać, a może będzie gotowy od początku. Nie wiemy tego. Tak, bo kiedy sobie prześledzimy chociażby te oficjalne składy na stronie Eurobasketu, no to wciąż jakby Czesi nie podali swojego składu i widnieje tam wciąż Tomasz Satoroński, tam kontuzja. Zresztą Serbowie też jeszcze nie podali. Ale na przykład jak graliśmy z Czechami na Mistrzostwach Świata w 2019 roku, kiedy walczyliśmy o mecze 5-8, o miejsca 5-8, no to pamiętamy, że przegraliśmy wtedy różnicą 10 punktów, Tomasz Satoroński 22 i 12 asyst. I no rozmawiałem z Adamem Chryconiukiem tak wspominkowo trochę o tym spotkaniu, to mówi, że Satoroński w reprezentacji Czech to jest 40-50%. 40-50%. Jeżeli on nie zagra w tym meczu otwarcia, to mamy 40-50% tak uważam, też więcej uważam, że... szans na to zwycięstwo. Mecz otwarcia i gospodarze, trochę nie? Takie derby sąsiedzkie, to jest minus, że niestety trafiliśmy, dobrze, że nie na Serbię, ale szkoda, że mecz otwarcia z gospodarzami, ale zobaczcie, jak doznał kontuzji z reprezentacją Niemiec, wszystkie mecze później przegrane bez Satorańskiego. Oczywiście jest Jan Weseli, on też będzie robił robotę, ale to nie jest taki, znaczy to jest duży gracz, tak? Ale oczywiście. Jednak kiedy zestawiamy jednego z drugim... Ale to nie jest gracz, który gra drugim, na piłce aż tak, tyle i tak. Może przeważyć. O. Zatem jeżeli upatrujemy szans, to słuchajcie, potem na atmosferce, na dobrym wyniku, bardzo może zmienić nam ten mecz. Jeżeli przegramy, jeszcze nie będzie Satorańskiego, no to wyobrażam sobie, że będzie lekka napinka i o to się martwię. Mhm. A jeżeli tak patrząc też na ten cel Polaków, na ten Eurobasket, możemy chyba odważnie stwierdzić po prostu, że jeżeli nie wyjdziemy z grupy, no to będzie ogromny zawód, no bo wydaje się, że potencjał jak najbardziej jest i to nie będzie niespodzianką, jeżeli my zajmiemy czwarte miejsce i z tej grupy wyjdziemy. No jak najbardziej. No myślę, że tak jak Aaron też mówił,
Finlandia, Izrael jak najbardziej w zasięgu naszej kadry. Mimo graczy NBA jest Markkanen, jest Deni Avdija, który przyjedzie. Jest ten Madar też, świetny kombo, czy rozgrywający w Izraelu. No ale mamy go kim zatrzymać, wydaje mi się, więc... Świetnie gra w obronie Michał Sokołowski. No słuchajcie, jeżeli mamy kogoś pochwalić, naprawdę wielki postęp względem tych meczów w kwalifikacyjnych, w tych poprzednich okienkach. Naprawdę Sokół wygląda rewelacyjnie i tutaj byleby nie łapał fauli i miał pomoc odpowiednią. Słuchajcie, nawet AJ broni, do czego jakby nie byliśmy przyzwyczajeni, więc widać, że... Bardziej się starają i to jest pozytywne, ale wydaje mi się, że bardziej Izrael w naszym zasięgu niż Finlandia. Finlandia awansowała jako pierwszy zespół na Mistrzostwa Świata. Jeżeli oni wygrywają bez problemu z Ukrainą, a my dobrze, że tego meczu nie pokazywali, prawda? Nie można było obejrzeć nawet na jakimś YouTubie, w telewizji. Mm-hmm. Ten mecz z Ukrainą, pierwszy sparingowy, przegraliśmy z nimi 28 punktami. Tak. Zatem no, ja się o Finów boję, bo nie mamy kogoś takiego jak Markkanen. Nie ma tak przypadkowych nazwisk naprawdę. Coraz częściej się przewijają, jest Valtonen, jest Janten i jest ten młody. Nie wiem, jak przeczytać jego nazwisko, bo pewnie Amerykanie będą czytać Little, ale to jest Miro Litle. Nie wiem, czy po fińsku tak jest, ale on chodził do szkoły średniej w Stanach i teraz będzie też na uczelni w Stanach, więc to jest duży talent. Dobrze, panowie, ciężko będzie ich zatrzymać. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Możemy jeszcze kadr na Erika pokazać, na twoją koszulkę, Erik. Mamy nadzieję, że właśnie Polacy... Że tam zagramy. Nie, z drugiej strony. Mamy nadzieję, że Polacy w tym mieście, które tam masz, zagrają, bo tam właśnie będzie... A to jest napisane Berlin w każdym razie. Słuchajcie, będę relacjonował mecze na antenie Polskiego Radia, jeżeli ktoś będzie w samochodzie na przykład, warto posłuchać, bo będę wchodził i no ja jakby zakładam obecność w Berlinie i mam nadzieję, że ta 1/8 i później na atmosferce coś więcej. I pytanie do naszego gościa, z którym jesteśmy już połączeni, jest to Karol Śliwa ze strony. Karol mówi pytanie właśnie, czy Polacy w tym Berlinie zagrają? Jak oceniasz nasze szanse? Zaraz sobie porozmawiamy o kolejności tych meczów, o konkretnych zespołach. Natomiast gdzie z góry upatrujesz reprezentację Polski? Gdzie ją byś w tej grupie umieścił? Na którym miejscu? Przede wszystkim dzień dobry koledzy, miło was słyszeć, widzieć po wakacjach. Witaj, Karol. Cześć. Kopelat, tak zwane. Cześć, Mateusz. Czy możesz powtórzyć pytanie, Hubert? Tak, mogę powtórzyć pytanie. Gdzie byś umiejscowił reprezentację Polski, jeżeli chodzi o naszą grupę? Na którym miejscu, jeżeli chodzi o ten potencjał przed turniejem? Słuchajcie, jak dobrze wiecie, mecze reprezentacji to są takie mecze, przy których chłodna kalkulacja czasem odpada i no, chciałbym widzieć, że wychodzimy z grupy. I tak jak wy wskazujecie, też wskazuje Holandię, jak Aaron wskazuje Holandię jako drużynę, którą musimy pokonać. Nie tylko możemy, ale powinniśmy pokonać, jeżeli chcemy być, mielimy się być przynajmniej średnią drużyną na skalę europejską, to z Holandią musimy wygrać. No a drugie zwycięstwo, nie będę odkrywczak, bo wam powiem, że Izrael, no bo myślę, że Serbia jest poza zasięgiem. Finlandia też myślę, że jest poza zasięgiem i nie mówię tylko dlatego, że w niej mieszkam i znam dosyć dobrze reprezentację. No po prostu mają kilku game changerów, w tym tego jednego największego Markkanena i sami to powiedzieliście. To są ludzie, którzy na arenie europejskiej, na arenie międzynarodowej robią różnicę. My niestety takiego zawodnika nie mamy i musielibyśmy super kolektywnie zagrać, a Markkanen musiałby zagrać jakiś słaby mecz, co też nie byłoby gwarancją na zwycięstwo, bo Finlandia ma szeroką kadrę. Więc widzę dwa zwycięstwa, a może nawet trzy, bo tak jak też słusznie wskazujecie, dużo rzeczy słusznie wskazaliście dzisiaj, bo słuchałem was uważnie, że z Czechami też możemy wygrać, bo wiecie jak to jest. Fajnie jest być gospodarzem, ale na gospodarzu też jest presja i to jest mecz otwarcia. To Czesi mogą w dalszej części tej fazy grupowej grać dobrze, ale oni z nami muszą wygrać. Tak jak my musimy wygrać z Holandią, to oni muszą wygrać z nami. Więc może to jest okazja, żeby ich zaskoczyć. Co ja zresztą mówię, zaskoczyć Czechów. W sensie, że pomyślcie jeszcze 5-8 lat temu, to właśnie takie mecze z Czechami, to były mecze, które musielibyśmy wygrać. I jak nam trochę Czesi odjechali, tacy Czesi, to z całym szacunkiem dla wszystkich, ale tacy Czesi odjechali nam koszykarsko. Tak, no Czesi będą też prawdopodobnie osłabieni. Możemy sobie zobaczyć w ogóle terminarz reprezentacji polskiej i też kolejność tych spotkań, przy okazji gdzieś zaznajomić się z tymi terminami, bo cała impreza zaczyna się jutro, natomiast Polacy pierwszy swój mecz rozegrają w piątek. No i tu są właśnie te mecze w tej kolejności, o której mówimy. No i o ile ten piąty mecz to już jest raczej taki, no Aaron Cel też sam mówił, że raczej wolelibyśmy mieć pewne wyjście z grupy przed meczem z Serbią. O Serbii sobie też jeszcze porozmawiamy. Holandia, ten czwarty mecz, to z kolei raczej, no
To będzie must win, który zaważy o wyjściu z grupy. Tak, i że musimy tam po prostu wygrać. No i miejmy nadzieję, że do tego meczu z Holandią będziemy przystępować z przynajmniej jednym wcześniejszym zwycięstwem. Więc właśnie, może o Czechach, Karol, kilka słów. Jak bardzo będzie to osłabiona reprezentacja, jeżeli Tomasz Satorański faktycznie w tym meczu z Polską z powodu kontuzji nie zagra? No i też gdzie możemy upatrywać swoich szans, jeżeli chodzi o konkretny matchup właśnie, gdyby tego Satorańskiego zabrakło? Satorański to doświadczony zawodnik, jak sami wiecie, z doświadczeniem w NBA i w Eurolidze. Jeżeli jego nie będzie, to jest duża różnica dla reprezentacji Czech, ale my skupmy się na sobie, nie myślmy o rywalach, czy będzie Satorański, czy będzie jakiś inny konkretny zawodnik. Skupmy się na sobie, gdzie jest nasza siła, to dobrze wiecie. Nasza siła jest w Mateuszu Ponitce, a poza tym w kolektywnym graniu. Jeżeli nie będziemy popełniać błędów, które popełnialiśmy w ostatnich meczach, jeżeli będzie piłka krążyć i siedzieć w koszu, jak to się mówi, to tak jak Aaron powiedział, to jest jeden mecz. Jakbyśmy grali best of seven, to prawdopodobnie mielibyśmy szansę tylko z Holandią, przepraszam, że tak mówię, i może z Izraelem, ale to jest pojedynczy mecz, tu się wszystko może wydarzyć. Jeżeli chodzi o Finlandię, no bo tak jak wspomniałeś właśnie o tej koszykówce fińskiej, to na pewno wiesz bardzo dużo, bo gdzieś łączysz te kraje, Polskę, Finlandię, wiadomo, Wyspy Alandzkie to jest miejsce, gdzie na co dzień mieszkasz, przebywasz. Wiemy, że jest właśnie Lauri Markkanen, wiemy też, że reprezentacje Polski i Finlandii są dość zbliżone, jeżeli chodzi gdzieś o potencjał, jeżeli chodzi o fibowski ranking. Nie są, tak? Kiwasz głową na nie, więc proszę od razu, głos. Wiesz co, ja myślę, że w tym momencie... Jakbyśmy rozmawiali tylko o NBA, to możemy się zastanawiać, gdzie jest Lauri Markkanen w top, ile tam, 50 czy 60. Ale sama jego obecność w składzie i żadnej przeciwwagi z naszej strony, to jest kolosalna różnica. I zastanawiałeś się, Eryk, na temat Miro. Jego nazwisko się wymawia normalnie Little, dlatego że jego tata jest Amerykaninem. Okay. Zresztą znamy się prywatnie bardzo dobrze, on też jest sędzią, byłym zawodnikiem, dużo meczów sędziowaliśmy razem. I akurat jeśli chodzi o Miro, to karierę Lauriego śledziłem w pewnym etapie, bo jak zacząłem mieszkać w Finlandii, to Lauri już miał za sobą pierwsze kroki w koszykówce, a Miro śledziłem od samego początku, od takiego małego... A to jest 18-latek, prawda? Dopiero. Tak, małego takiego rzaczka, jak stawiał pierwsze kroki na różnych turniejach i w takich młodzieżowych ligach. I taki progres, jaki on wykonał. I to jest taki trochę mój ból, jak patrzę na naszych zawodników, że nie mamy takich zawodników, nie mamy takiej jakby... takiego stałego dopływu świeżej krwi i to takiej konkretnej do reprezentacji, że często w naszych reprezentacjach, już nie tylko koszykówki, ale powiedzmy koszykówki, mamy pojęcie takiego złotego pokolenia, że mamy zawodników tam, którzy się zdarzą raz na 8-10 lat i później zastanawiamy się, jak do tego doszło, skąd to się wzięło. Zwróćcie uwagę, że w siatkówce czegoś takiego nie mamy. Mamy znakomicie działające... Ale Karol, właśnie wejdę ci w słowo. Słuchaj, to jest prosta sprawa. Tak jak jeszcze długo przed mistrzostwami trener Igor Milicic wie, że kiepski występ na Mistrzostwach Europy znów sprawi, że tego pokolenia nie będzie. Po prostu, bo jeżeli... Co jest takiego wspaniałego w siatkówce? Tam w każdym roczniku, jak sobie prześledzicie, od 15 czy 20 lat, bez względu na to, czy to są juniorzy młodsi, starsi, seniorzy, cały czas zdobywacie medale najważniejszych imprez. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mogą zarabiać pieniądze pewnie porównywalne, jeśli chodzi o to, ile się zarabia na europejskich parkietach w siatkówce i w koszykówce. W koszykówce to można zarabiać dużo więcej, o czym przykładem jest Jeremy Sohan. Ale do czego zmierzam? Młodzi chłopcy wybierają siatkówkę. Dlaczego? Bo mogą grać z reprezentacją Polski co roku na wielu imprezach, być kochajnym i prawda, i zdobywać medale, a występować na Igrzyskach Olimpijskich. I to nad czym też narzeka Marcin Gortat, że niestety siatkówka, znaczy niestety, super chłopakom idzie teraz na Mistrzostwach Świata, ale koszykarzy niestety nie ma, bo idą do siatki. Bardzo często. Ale ja do tego zmierzałem, co mi brutalnie przerwałeś. To przepraszam cię. Ale to się zgadzamy, to super. Tak, zgadzamy się, tylko chodzi mi o to, że nie powinno być czegoś takiego jak pojęcie złotego pokolenia. To jest mit. Talent jest w każdym roczniku, talent jest w każdym roku, talent jest zawsze, tylko on jest po prostu w sposób patologiczny doprowadzany w polskiej koszykówce. W siatkówce działa to fantastycznie, dlatego ten stały dopływ krwi jest z roku na rok, z sezonu na sezon i nie ma czegoś takiego jak złote pokolenie, bo każde pokolenie może być złote. Jedno jest trochę lepsze, jedno trochę gorsze, ale generalnie są ludzie na poziomie międzynarodowym. W koszykówce
jest to pojęcie, dlatego że w nieudolny sposób się doprowadza zawodników na poziom międzynarodowy. A wracając jeszcze do Miro i tych młodych zawodników z Finlandii, to on do tej pory grał w takiej szkółce Hanno Motoli, który zresztą jest byłym zawodnikiem NBA i też jest w sztabie trenerskim w Finlandii. To jest taka szkoła, nazywa się Marski i ona regularnie dostarcza zawodników na NCAA, regularnie wysyła zawodników do NCAA i regularnie dostarcza zawodników i do reprezentacji, i do ekstraklasy fińskiej. I to też jest temat, którego zapewne dzisiaj nie poruszymy. Pierwsza liga, czy w pierwszej lidze powinni grać obcokrajowcy? Finlandia już dawno odpowiedziała na to pytanie i mówią, że raczej nie. Pierwsza liga i w Finlandii, i w Szwecji to są ligi, w których w 90% grają młodzi zawodnicy i to są poligony i dla zawodników, i dla trenerów. Tam się dzieją cuda. Jakbyście mieli kiedyś okazję zobaczyć pierwszą ligę fińską czy szwedzką, to jak te drużyny grają, jak one biegają, jak trenerzy kombinują z ustawieniami, z rotacjami, to jest piękno koszykówki. Taka mała dygresja. Przechodząc od fińskiej koszykówki do izraelskiej, wspominałeś o tym złotym pokoleniu, że nie istnieje takie pojęcie, to ja bym cię przekornie chciał spytać o złote pokolenie, jeżeli chodzi o Izraelczyków, no bo tam właśnie wiemy, że to jest drużyna, która odnosiła jakby dobre bardzo sukcesy, dobre mecze rozgrywała w tych młodzieżowych różnych czempionatach. No i tutaj mamy jako lidera Daniego Avdije, który też nie będzie osamotniony, bo tam będą też inni zawodnicy z tych drużyn młodzieżowych. Gdzie widzisz tak w takim razie siłę Izraelczyków, porównując ich do Polaków, i czy Danny Avdija jako ten zawodnik NBA też tworzy taką przewagę nad reprezentacją Polski, jaką tworzy Lauri Markkanen w Finlandii? Tak. Mówiąc o Izraelu, powiem dwa słowa na temat Niemiec, to żadnej dygresji na temat polityki czy wojny, czy czegoś. Byłem w zeszłym tygodniu na meczu Szwecja-Niemcy i to, jak zawodnicy NBA się wyróżniają w porównaniu z zawodnikami, którzy grają w Europie, to jest nieprawdopodobne. To wszyscy o tym wiemy, ale jak mamy okazję to widzieć na żywo, to się uwypukla jeszcze bardziej. Dennis Schröder i Franz Wagner zrobili robotę. W zasadzie, gdyby wyjąć ich dwóch i zagrać Niemcy kontra Szwecja, to Szwecja by to wygrała bez problemu, ale dwaj zawodnicy NBA robią różnicę. I wracając do Izraela, tak, Danny Avdija może w NBA jeszcze nie jest game changerem, ale na poziomie europejskim solidna drużyna, dobrze skonstruowana, dobrze działająca na obu końcach parkietu i zawodnik, który jest w stanie fizycznie i talentem wyrwać się ze schematów, wybić się ze schematów, kiedy trzeba. Zwróćcie uwagę, gramy jakieś tam schematy, one są fajne, możemy dyskutować, czy to są dobre sety, czy niedobre. Zazwyczaj każdy gra to samo, mniej więcej to samo, w zależności od tego, jakich masz zawodników. Każdy o sobie wszystko wie na takich turniejach, ale mieć zawodnika, który jest w stanie wyłamać się ze schematu, zaskoczyć czymś rywala. To jest kolosalna różnica, którą my trochę mamy w Mateuszu Ponitce, ale inni mają tego więcej. Mm-hmm. No miejmy nadzieję, że mimo tego zawodnika NBA w naszej kadrze nie ma, no to jednak uda się wywalczyć to czwarte miejsce albo nawet coś więcej. Dziękujemy ci, Karol, bardzo za połączenie, za wyjaśnienie naszych grupowych rywali, o których też sobie jeszcze porozmawiamy. Dzięki wielkie. Dziękuję, zawsze miło. Cześć, Karol. Jasne, pozdrawiamy. Słuchajcie, no to może jeszcze o tym Izraelu tylko, ponieważ on Danny Avdija, wiemy, szedł z wysokim numerem do NBA, ale też w drugą stronę, no mimo że wciąż w tej NBA gra i to gra bardzo dużo i regularnie w barwach Washington Wizards, no to chyba Eric jednak na przykład po Jeremym Sochanie oczekiwalibyśmy więcej po latach niż właśnie po Danny Avdiji. Raczej w Waszyngtonie, w stolicy Stanów też raczej, wybierając go w drafcie, chyba oczekiwali, że to jednak pójdzie... No, że to pójdzie trochę w inną stronę, ale to, o czym wspomniał kiedyś Wooden u nas w programie, popularny Twitterowicz, ekspert, więc pozdrawiam, Maciek, mówił o tym, że no Danny Avdija, przychodząc do NBA, przekonał się, że nie jest na tyle atletyczny, na tyle silny, szybki, żeby dorównać Amerykanom czy też innym gwiazdom NBA, więc skupił się na obronie, skupił się na tam doskonaleniu rzutu i tak dalej, no ale generalnie nie wyróżnia się, tak jak powiedziałeś. Ale wydaje mi się, że wracając do Europy i będąc liderem kadry, znowu będzie, no może nie będzie zawodnikiem pokroju Lauriego Markkanena, bo Lauri jest wybitny w ataku naprawdę, ale w obronie będzie dawał mnóstwo jakości na pewno Danny Avdija i w ataku też, no bo on w Maccabi no był gwiazdą i potrafił rzucać, potrafił penetrować, no potrafił wszystko, szedł jako mega talent do NBA, więc z wysokim pikiem też wybrany, więc wydaje mi się, że on będzie taki też ciężki do zatrzymania, aczkolwiek no nie jest to
Lauri Markkanen jest on trochę niższy, więc może będzie nam łatwiej go trochę zatrzymać. Dwa nazwiska jeszcze, na które trzeba zwrócić uwagę, czyli Gal Makieli, Pni. No i też mamy na pewno dobrze przeskautowany Izrael, co by nie mówić, ale też możemy sobie przypomnieć, też wygraliśmy z nimi ostatnio, się, ale Łukasz Koszarek teraz będzie musiał w Pradze gdzieś tam podkręcić klimatyzację, żeby nie działała, no bo w Lublinie, słuchajcie, siedzieliśmy z Wojtkiem Michałowiczem, no i naprawdę lało się z to nas, się a nie byliśmy w stanie naprawdę, nie wiem, podnieść ręki, nie robiliśmy żadnego, wiecie, wysiłku fizycznego z 30 stopni i myślę, że Łukasz Koszarek był spocony, tak jakby powinien po parkiecie jako człowiek do zadań specjalnych być może powtórzyć badę bez klimatyzacji i może wtedy z nimi wygramy. Ale na 4 mecze z nimi zazwyczaj przegrywamy 3. I to mniej więcej, oby to był ten 4, prawda? Miejmy nadzieję, że nie będziemy się musieli uciekać do takich właśnie ruchów pozasportowych. Chociaż wydaje się, że jeżeli szukalibyśmy zwycięstwa z Serbią, no bo o Serbii też nic nie mówiliśmy, Holandii już może jednak zostawmy, no to słowo Arona, bo to jest obowiązek, żeby wygrać z Holandią, to myślę, tutaj najlepiej opisuje sytuację. Natomiast chcąc wygrać z Serbią, zdecydowanie byśmy się raczej chyba musieli uciec z jakichś innych sposobów, no bo takich sportowych no raczej nie widzimy, tak? No Serbię upatrujemy raczej w gronie medalistów po prostu tego Eurobasketu. No tak. Top 4 myślę, że spokojnie. Z taką kadrą, jaką mają, jest Jokic i poza tym Nikola Kalinić, Lucic. No można wymieniać, Jaramas. Mimo, że wielu zawodników NBA... Mimo, że też, no, Wasili bez Bogdanowicza, no nie? Wasili Micić, no Guduric, który świetnie, prawda, z ławki wchodzi. Tak, no to jest masa talentu. Ja rozmawiałem z wieloma dziennikarzami z Serbii i każdy mówi, mamy drużynę, która powinna zdobyć złoty medal. Albo przynajmniej ją na to stać. Wiemy też, że nieprzypadkowo trener Pesic, który zdobył właśnie ostatnie złoto 20 lat temu i też złoto mistrzostw Europy, chociaż ma 73 lata, to ma znów nieprawdopodobnie utalentowane pokolenie. Tak króciutko pewnie o faworytach. Ja myślę, że Eurobasket 2017, prawda, kiedy Słowenia, Serbia, Hiszpania, ta klasyfikacja medalowa, wydaje mi się, że znów między tymi trzema drużynami, pewnie Grecję jeszcze byśmy tutaj dorzucili. Ja na pewno. Na pewno, ale ta czwórka to pewnie mniej więcej tak będzie wyglądało. Między nimi powinny się te medale rozłożyć. Natomiast ja tak zastanawiałem się, czy może... To niedobrze, znaczy pozytywnie w takim znaczeniu, że gramy z nimi ostatni mecz. Z jednej strony to może być mecz o awans dla nas, to jest niewykluczone. Z drugiej strony pewnie Serbia będzie miała 4 zwycięstwa, pewny awans raczej z pierwszego miejsca, no i te gwiazdy będą chronić, no na pewno Jokicia. Po co, tak? No, to prawda. Więc nawet z nimi, nawet jeżeli... Terminarz nam się ułożył naprawdę fajnie. Względnie pozytywnie raczej nie ma szans, żeby wygrać z Serbią, nawet grającą drugim garniturem, bo ten drugi garnitur jest tak świetnie skrojony, że wiecie. No tam są gwiazdy Euroligi. Ale jeżeli będziemy mieć pewny awans, to nie powinno być takiej przepaści punktowej. I to też może być ewentualnie taki pozytywny, prawda, bodziec, jeżeli uda nam się zagrać w fazie pucharowej w Berlinie. Tak, no Serbia, zamiast gdzieś patrzeć na tych najsłabszych grupowych rywali w naszej grupie D, bo właśnie w grupie D Polska też będzie rywalizować, to raczej myślę, patrzy już szerzej, gdzie, jak to się ułoży w fazie pucharowej, możemy sobie zerknąć na grupy, pozostałe grupy tego Eurobasketu. No i tu też jednak warto zwrócić uwagę, tak jak tu jeden z naszych widzów pisze na czacie, że Polska trafiła do najłatwiejszej grupy. No myślę, że śmiało można powiedzieć, że no nie jest ona naprawdę najmocniejsza, że mogliśmy trafić zdecydowanie gorzej i to też gdzieś wymusza niejako, jest to jakaś presja, że naprawdę wypadałoby z tej grupy nawet wyjść. Z tego czwartego miejsca wyjść. No tutaj mamy te inne drużyny, no widzimy chociażby grupę B. Francja, Słowenia, grupa Litwa, śmierci. Niemcy, no to jest tak naprawdę kompletny zestaw do wyjścia, a wiemy, że w Bośni i Hercegowinie też mamy jednego zawodnika na pozycji centra, który ostatnio się fantastycznym wsadem popisał w jednym z meczów. Porierem, prawda? Z Francją. Tak, no. Tak, dokładnie, więc tutaj też z Francją będą mieli... Ale też w Bośni i Hercegowinie jest Musa z Realu Madryt, no on ma przeszłość w NBA, chyba w Brooklynie grał, tak mi się, na Brooklynie, no więc no to też jest dobry skład, a grupa B jest naprawdę potężna i można tutaj... No mamy tak naprawdę dwie drużyny, które prawdopodobnie moim zdaniem, jeśli miałbym obstawiać, spotkałem się w finale. Bo jest to możliwe, jest to? Według drabinki i Francja i Słowenia spotkają się w finale. Jeszcze tylko wykorzystam, póki jeszcze wydawca trzyma tutaj tę grafikę, mamy też grupę C, warto zwrócić uwagę, ponieważ to na rywali właśnie z grupy C może by trafić w fazie pucharowej, więc tutaj widzimy Grecję. Ale zobaczcie, z kim graliśmy, z Estonią ostatnio, Ukrainą, Chorwacją, Grecją. Jakby plus jest taki, że większość z tych rywali, jakby ogólnie, którzy biorą udział w Eurobaskecie, to mamy przeskautowane, ale zgadzam się w 100%, mamy najłatwiejszą grupę, a my zastanawiamy się, czy wyjdziemy z trzeciego, czy z czwartego przy dobrych wiatrach. No nie powinno tak być. I wiecie co? Tak mi się wydaje. Po tych Mistrzostwach Świata 3 lata temu, kiedy zajęliśmy 8. miejsce,
to był taki moment, że był lekki hype na koszykówkę. Lekki, bo nie był aż tak przesadzony, ale jak w tym filmie Nałączy nas piłka, niekochani. I tak stali się ci główni bohaterowie, niekochani. Za dużo afer, za dużo smrodu w reprezentacji wokół związku. A za tych chłopaków naprawdę trzeba trzymać kciuki. Mam wrażenie, że w tych ostatnich spotkaniach sprawili takie wrażenie, że ich naprawdę można lubić. Są agresywni, są waleczni, dają z siebie wszystko. I nie wiem, czy będą pokochani po tym Eurobaskecie, ale na pewno na szacunek powinni zasłużyć i wreszcie ta sympatia, jakiś uśmiech w stosunku do tych zawodników powinna zostać skierowana, no bo nie możemy cały czas opowiadać o tym, że jest fatalnie, że jest źle, pewnie odpadniemy, no nie powtórzmy tego Eurobasketu z 2017 roku, prawda, też Mike Taylor pierwszy, 1-8, no gdzieś... Sorry, minęło prawie 10 lat, a jednak kręcimy się wokół takiej średniej półki europejskiej, a już nie mówiąc o prekwalifikacjach do Eurobasketu. Natomiast tych chłopaków naprawdę można polubić i też zachęcam do tego, bo nie jest za każdym razem tak źle, jak o tym mówimy albo jak o tym się mówiło. Tak, no to jest racja, no warto na pewno oglądać, wspierać, no i też wiemy, że gdzieś ta koszykówka w ostatnich miesiącach też dzięki osobie Jeremiego Sochana w Polsce trochę więcej jednak o tej dyscyplinie sportu się mówi, no i o ile po Mistrzostwach Świata, o których wspominałeś w Chinach, po tym sukcesie, no to miejsce, które zajęliśmy, było niewątpliwie sukcesem dla reprezentacji Polski, potem to gdzieś trochę ucichło, tak teraz no miejmy nadzieję, że może gdzieś to pójdzie dalej, że może uda się zagrać naprawdę fajny Eurobasket i gdzieś ta spirala się będzie nakręcać. Wspominałeś, Erik, właśnie o faworytach w grupie B. Myślę, że powinniśmy tak chociażby pokrótce omówić każdą z grup. Tak, w sensie, mówię nie pokrótce każdą z grup, ale ogólnie o faworytach tego turnieju. Zaraz możemy sobie też zobaczyć listę gwiazd, którą my wybraliśmy, indywidualności z NBA, które pojawią się na tym Eurobaskecie, bo to jest też naprawdę najlepiej prawdopodobnie obsadzony Eurobasket w historii. Dwie pierwsze pozycje, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Trzy. Pierwsze. Okay. To są MVP ostatnich czterech sezonów NBA. No to raczej mówi tutaj wszystko. Poza tym też wybraliśmy takie najciekawsze i przyszły nazwiska. Prawdopodobnie tegoroczny MVP ligi Luka Doncic na trzecim miejscu, najlepszy obrońca ligi, trzykrotny Rudy Gobert. No, to są turbo gwiazdy, mega gwiazdy i widzimy, jak Europa nadgoniła Stany Zjednoczone. To może być najlepszy turniej w historii. To jest najlepiej obsadzony, tak jak powiedziałeś, turniej w historii i ciekawe, nie ma tu żadnego Hiszpana. Pierwszy raz od dawna. No i Polaka też nie, ale nie ma tu żadnego Hiszpana, no bo jeżeli mówiliśmy, że nie ma tego złotego pokolenia, to Hiszpania oczywiście przez masę lat je miała, a teraz no nie będzie braci Gasol, nie będzie Rickiego Rubio, który jest cały czas leczy zerwane więzadło. Sergio Yul też złapał kontuzję, nie będzie Abrinesa, Clavera, także to ich takie, można powiedzieć, że złote pokolenie trochę wypadło. Będą się opierać na graczach też mimo wszystko z NBA, bo jest i Usman Garuba, chociaż on jest jeszcze trochę nieopierzony mimo wszystko i po ciężkim sezonie. Generalnie Hiszpanie nie mają o tym Eurobaskecie żadnej gwiazdy NBA. Gwiazdy NBA nie mają, jak najbardziej. No nie. A to mają zauważyć gwiazdę Netflixa, Juancho Hernán Gómeza, ale on też nie jest pierwszoplanową postacią mimo wszystko tej ekipy, bo on lepiej sobie radził, gdy był takim zawodnikiem, no właśnie, gdy miał obok siebie Gasoli, gdy był tak trochę, powiedziałbym, na dostawkę. W cieniu. W cieniu i wtedy radził sobie naprawdę świetnie. No Hiszpania teraz pod Sergio Scariolo, Sergio. Dobra, nieważne. Scariolo, w każdym razie świetny trener. Teraz nie chcę pomylić. W jednym języku mówi się tak, w drugim tak. To jest świetny trener, ale niestety no teraz Hiszpania opiera swoją grę na pick and rollu między Lorenzo Brownem i William Hernán Gómezem. No i moim zdaniem nawet nie są faworytem swojej grupy, bo dla mnie to Turcja jest mocniejsza na ten moment. Mają Furkana Korkmaza, Turcja ma też Chedi'ego Osmana. Mają Shayna Larkina, który jest mistrzem Euroligi z Efezem. Też trener, też mistrz Euroligi dwukrotny, więc są zgrani, znają się z klubu. Do tego Alperen Sengun. Warto zauważyć na pewno, przepraszam, że ci przerwę, no ale właśnie takie ekipy, jak mówisz, Hiszpania, Turcja, dajmy na to Chorwacja, powiedzmy, Włosi, chociaż też bezkontuzjowanego Danilo Gallinariego, który ma stanowić ważny element Boston Celtics, o tym sobie jeszcze pewnie w trakcie strony NBA będziemy rozmawiać, ale to też taka przestroga w kontekście chociażby Jeremiego Sochana, że może to bezpieczniej, że chociażby został, żeby się
się jednak przygotowywać, no bo nawet ci zawodnicy z NBA no, są podatni na kontuzje i w trakcie takich meczów reprezentacyjnych mogą... Słuchajcie, bez kontuzji cały miesiąc w naszym zespole. I to jest, jeżeli mamy wymienić pozytyw, to jest jeden z największych pozytywów. Bez jakichś, pewnie jakieś mikrourazy były, ale żadnej kontuzji w naszym zespole. Ja jeszcze kończyłem wątek, te zespoły, które wymieniłem, to są wszystko bardzo mocne ekipy, które jednak nie są stawiane wcale w roli faworytów. I to też pokazuje, jak silna tu jest konkurencja. Przecież Turcja może ma jakieś szanse na medal. Naprawdę, oni jak się odpalą, to no ten Chedi Osman i Furkan Korkmaz z dystansu są, no, mogą być nie do zatrzymania w europejskiej koszkówce. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, według gdzieś wszelkich przewidywań w środowisku koszykarskim, faworytami do złota są, czy do strefy medalowej są cztery reprezentacje. Jest to w losowej kolejności Serbia, Słowenia, Francja i Grecja. No, no bo medali, one mają też najlepszych zawodników. Generalnie większość chyba typuje Słowenię jako głównego faworyta, co jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, bo, no bo kogo ja typuję do kogo złota? Kogo wy typujecie do złota? Francję. Bo Francja jest trochę... Znaczy ja mam, nie wiem, czy jakiś dziwny sentyment do Francji, po prostu lubię tę reprezentację. Wiadomo, że będzie brakować paru zawodników, bo nie będzie niestety Batuma, no wiadomo, że młody Wembanyama też jeszcze, no nie jest może gotowy na kadrę, no pewnie jest, bo będzie przyszłym gwiazdą NBA. Nie będzie Franka Ntilikiny, co może być przeszkodą w zatrzymaniu chociażby Luki Doncicza, czy w zatrzymaniu, w ograniczeniu Luki Doncicza, nie będzie legendy Euroligi Nando De Colo, ale mimo wszystko ten skład jest bardzo mocny, no, opiera się na kotwicy w obronie Rudim Gobercie, dodatkowo no, na ławce jest Vincent Collet, który był trenerem roku, więc on mimo swojego wieku, trenerem roku we Francji, mimo swojego wieku nadal nadrabia i wie co jest grane, jest Theo Maledon z Oklahomy, Evan Fournier oczywiście z New York Knicks, super strzelec, Eli Okobo po świetnym sezonie, więc Timothy Luwalo-Cabarrot, który też może właśnie jest takim świetnym zawodnikiem 3&D, do tego z ławki Yabusele, Huertel, też legenda tak naprawdę francuskiej koszkówki, można powiedzieć, więc na takim turnieju no, mówi się o głębiach składu i tak dalej, ale koniec końców grasz Słowenia, wygrała Mistrzostwa Europy 5 lat temu w 2017 7-8 zawodnikami, i to jeszcze przecież ostatnie 4 minuty finału Dragić nie grał, a całą drugą połowę Doncic też przesiedział, bo skręcił kostkę, więc myślę, że tymi 7-8 zawodnikami Francja ma naprawdę szansę, żeby coś ugrać. A ja będę upierał się, że Serbia jest też chyba moim faworytem, ale bez w ostatniej chwili Miloš Teodosić, tak? Skreślony, co też wielka sensacja z jednej strony, ale to też pokazuje, jaką głębię składu ma. Też Micić, który jest dwukrotnym triumfatorem Euroligi i ma 28 lat i też jakby mówi wprost, ja walczę o kontrakt w NBA. No właśnie. Jest Guduric świetnie wchodzący z ławki, o którym już rozmawialiśmy. O Jokiciu to już nie trzeba, nie ma co mówić, bo to jest po prostu chyba najlepszy zawodnik na świecie, a jeśli nie chyba, to możemy tutaj, prawda, zamienić sobie, prawda, z Doncicem. I też głodni są, nieprawdopodobnie głodni, bo 20 lat Serbia czeka na złoto na Mistrzostwach Świata i też w Serbii to jest sport po prostu numer jeden właściwie. Tak mówią dziennikarze, tak większość osób wskazuje, więc widać, że w takim składzie z trenerem, złotym trenerem Hall of Fame, FIBA, który jest znów na ławce rezerwowych, myślę, że to może być jego ostatni taniec, tak, a piękny taniec w wykonaniu tych zawodników. To ja może postawię jeszcze w kontrze na Słowenię w takim razie. Nie można ich wykluczać. Nie na siłę, że wy tak nie powiedzieliście, ale naprawdę uważam, że jakbym miał obstawiać, to myślę, że Słowenia gdzieś najbardziej mi się podoba, też z uwagi na to, że w tych innych reprezentacjach czołowych tym liderem jest podkoszowy. Zwykle to są albo centrzy, albo silni skrzydłowi też grający pod koszem. No tutaj mamy zdecydowanie największą gwiazdę, jeżeli chodzi o pozycję gdzieś rozgrywającego czy rzucającego. Zresztą nawet w dwóch osobach, no bo nie tylko Luka Doncic, ale też Goran Dragić. No fajnie, że Goran Dragić wrócił po pięcioletniej. Tak, więc świetny zestaw na backcourcie. No i myślę, że naprawdę oni mogą powtórzyć ten sukces, który osiągnęli 5 lat temu. No zresztą jak oglądają też Lukę Doncicia chociażby w meczach na Igrzyskach Olimpijskich, nawet jaką on różnicę robił, ile on był w stanie sam, jak bardzo ciągnąć ten zespół, ile tych trójek rzucać, do których się w NBA przyzwyczailiśmy. Myślę, że Słowenia również... No właśnie, oglądając Słowenię, trochę mam wrażenie, że oglądamy taki zespół z NBA. Oni tak wyglądają. No mają w środku tego Tobeja, który generalnie ma łapać loby i rzucać spod kosza. No, a na obwodzie są świetnie obsadzeni. Jest no, Luka Doncic i Goran Dragić, do tego Prepelić, czy Zoran Dragić, Blazić. Także no, oni, jeżeli nawet nie mają tyle mięsa pod koszem i będą mieli problemy w zatrzymaniu wysokich, to są w stanie rzucić po prostu więcej od każdego z rywali. Są w stanie ich przerzucić. Oni rzucają około 100 punktów na mecz w europejskiej koszykówce. No to jest
w 40 minut to jest no, niesamowity wynik jak na europejski basket. Dobrze o tym wiemy, więc do tego jest Władko Czanczar, który grając przy Luce Dončiciu wydaje się, czemu on nie jest gwiazdą NBA, no bo naprawdę w Europie wygląda świetnie. Więc Słowenia również jest faworytem i no, to bukmacherom nie można tego zabrać, bo i ekspertom, więc zgadzam się jak najbardziej, ale tak jak powiedziałeś, cztery teamy, które wymieniłeś. Grecja, Słowenia, Francja i Serbia. Nie zdziwię się, jeśli którykolwiek z tych zespołów zdobędzie złoty medal i wydaje mi się, że powinny być, chociaż nie wiem, jak tam się ułoży ta drabinka, bo prawdopodobnie ktoś kogoś wykluczy na etapie ćwierćfinału nawet już, ale to powinny być medale generalnie, no nie? Więc no, ale Grecja też bym się nie zdziwił. Mają chyba najlepszego, mają Itudisa na ławce. To jest chyba najlepszy trener, moim zdaniem, w europejskiej koszkówce teraz, jeśli chodzi o ten Eurobasket. No i mają Giannis Antetokounmpo, który jest nie do zatrzymania. Grają turbo szybkim tempem. Slukas z Kanatesem to napędzają. Do tego no, mają w miarę obwód, bo potrafią rzucać te trójki. Są obudowani wokół Giannisa. Tanazis myślę, że spokojnie może rzucać za trzy na europejskim poziomie. Papa Nikolaou jest nieregularny, ale jak trzeba, to trafi, chociaż on na poprzednich mistrzostwach chyba tam rzucał na poziomie 20%, czy między 10 a 20% to był tragiczny, ale może to będzie jego lepszy turniej. Także Grecja, moim zdaniem taki czarny koń faworyt, no bo czarny koń to nie powinien być faworytem, ale Grecja może nie jest typowana do złota, a są naprawdę, naprawdę bardzo mocni. A to już ostatni komentarz jakiś co do faworytów? Tak. Myślę, że Serbia i Słowenia będą miały jedną przewagę. Tam będzie najlepsza atmosfera w drużynie. Mm-hmm. Myślę, że... A to będzie mega ważne. Widać, jak oni nie tylko świetnie grają, ale bawią się. Bawią się tym, że są razem ze sobą. To też jest ważne. I to na pewno pomoże. Mieliśmy już jakby taki... To w przypadku Chorwacji chociażby. Prefinał, prawda? Słowenia-Serbia po dogrywce na 97-92 dla Słowenii. I tutaj też będzie pewnie żądza rewanżu, o ile wpadną na siebie. Ale też jakby może słówko na koniec, to jeśli chodzi o reprezentację Polski. Ja mam nadzieję, jakby jeżeli mam być wielkim optymistą, to wyobrażam sobie, że jeżeli zajmiemy właśnie nie trzecie, czwarte, ale może drugie, trzecie, miejsce w grupie, to ćwierćfinał będzie w naszym zasięgu, ale no bardzo potem tak. I to będzie, jeżeli tak by się rzeczywiście zdarzyło, to byłby duży sukces. Znaczy to jest taka realna, myślę, sfera marzeń. No nie ma co... Trafiamy na kogoś pewnie z Włochy, jeżeli wyszlibyśmy z drugiego, trzeciego, no to Włochy, Chorwacja albo Ukraina prawdopodobnie. No albo Estonia jeszcze. Tak, jest, tak, to, jest to na tak, pewno jest, ten ćwierćfinał. A trener Mirosław Nasulak, nie mówił tego chyba dzisiaj, ale jak rozmawiałem z nim dwa dni temu, opowiadał o tym, że trudniej jest zająć 8 miejsce na Mistrzostwach Europy niż w Mistrzostwach Świata. Oczywiście trudniej jest zaawansować na Mistrzostwa Świata niż na Mistrzostwa Europy, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli byłby ćwierćfinał, duży sukces. Po prostu. Mhm. Pisze Sebastian na czacie, faza pucharowa tego turnieju będzie świetna. No i oj, tak. Jesteśmy raczej o tym przekonani. Miejmy nadzieję, że również dołączy się do tego grona drużyn, które zagrają w tej fazie pucharowej reprezentacja Polski, więc zachęcamy do oglądania spotkań. Będą tam oczywiście wszystkie gwiazdy NBA, o których powiedzieliśmy. Jeżeli chcecie oglądać NBA, to zapraszamy do Canal Plus Online, bo tam możecie oglądać mecze właśnie NBA, jeżeli tylko sezon się zacznie, a także wiele, wiele innych transmisji sportowych z różnych innych dyscyplin także, więc ofertę znajdziecie w linku, który znajduje się w opisie tego filmu. My już kończymy, jutro się zaczyna Eurobasket, więc dużo koszykówki do oglądania. Mamy nadzieję, powtarzamy to po raz kolejny, że jak najlepiej pójdzie reprezentacji Polski. Już od piątku możemy kibicować biało-czerwonym. A za tą zapowiedź Eurobasketu już dziękujemy. W studiu był z nami Mateusz Ligen za program Pierwszy Polskiego Radia. Dzięki. Dzięki za zaproszenie. I za program Do Kosza dziękuję. Erik Chmielewski. Dziękuję i do zobaczenia. I Hubert Nowicki. Na razie. Cześć. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.